No tak, no oni Nie, chcę normalnie zobaczyć porno. mają To jest okulistę. porno Nie, na okulistyczne. razie jest po prostu pokazane, że mają okulistę w trasowie, co nie? Bardzo mi się podoba, że ty pies na plaży i pierwsze co robi, to wyciąga przez siebie I ręce. patrz. Ale ja myślałam, że to jest takie, czy to jest przynajmniej POV porno? No tak, no. Aha, Taki aż ty, bo totalny, to no. jest. Więc tak. Ale prawda jest taka, to jest przyszłość, to jest tak przyszłość moim super. zdaniem. The future is now. Prawda jest taka, że więc nie widzimy, tak? Że zajebiście ten Oculus Rift wygląda. I to dalej chcę. No teraz ja też. I tutaj teraz Dominik, teraz to powiedział pierwszy i to, że ja w ogóle poluję na Oculus Rift w dwóch do ostatnich devkitach, tam od 2 lat, to już nie jest ważne, nie bo to ty to nie jest ważne, to musi wyglądać dodatkowo. Ale jest drogi. Jeszcze. Dobra. Nagrywamy, bo podobnie nie mieliśmy tak. czasu, a oglądamy jakieś głupie filmiki. Niezatapialni. To jest 68 odcinek Niezatapialnych. Co? Dlaczego to było nagrane? Przepraszam. To było bardzo ważne. 68 odcinek Niezatapialnych, który już się dzieje od minuty. To wypuszczą nam pornografię. Która była zasłonięta. Zasłonięta była ta pornografia, ale w ogóle dobrze odzorowało, co tam jest. Tak, nie? Ale wciąż uważam, że to najgorsza pornografia, jaką widziałam. Że jak kobieta o to oglądała, to powiedziała, że she is giving him a blowjob. A jak facet to oglądał, to od razu zaczął ręką na... się wczuł w rolę. No, jak laska powiedziała, ona she is giving me a blowjob, no to tak, było no. takie... Hmm. Dobra, mamy tematy o giereczkach oprócz pornograficznych filmów. Mało ich które jest. Są dużo nudniejsze. Tak. Nie wiem, czy pornograficzne filmy. Ale generalnie mamy o tym, że Metacritic być może zostanie wkrótce zastąpiony przez OpenCritic. Czy to o czym powiem później. Okej. Okay. Ale ja chcę teraz wiedzieć. Musisz czekać. Trzeba było przeczytać agendę, nie? Czemu nie dobrze, OpenCritic to jest nowy system, który wchodzi i który być może zastąpi Metacritica, jako że Metacritic, strona, tak. Taki serwis, nie? Mhm. I Metacritic jest, o ile funkcjonuje i funkcjonuje już od dłuższego czasu, to generalnie spoko, oprócz tego, że wiadomo, że zaczęli z nich rozliczać, z tego Metacritica zaczęli rozliczać ludzi, którzy tworzą gry, co już jest mniej spoko i firmy chyba też, więc to jest też mniej spoko. I on działa na algorytmie, który nie jest znany publice. Metacritic. Mhm. Tak. No i ten OpenCritic, jak sama nazwa wskazuje, ma zliczać wszystkie recenzje, działa bez algorytmu. Tak, nie, znaczy, no tak, no średnio generalnie robi. Bierze wszystkie recenzje, ale nawet te, które nie mają ocen, czyli na przykład Eurogamer też tam jest, tylko jakby nie wchodzi chyba do puli tego, z czego on liczy. I masz wszystkie recenzje łącznie z nazwiskami autorów. Co jest a czy ktoś kiedyś sprawdzał... I co więcej, będzie można profilować teraz pod względem autora recenzji. Czy co to znaczy profilować? No, że będziesz mógł jakby śledzić, albo nie śledzić, albo wręcz go wykluczyć ze swoich zainteresowań. Konkretnego autora. Jeżeli uznasz, że ktoś jest takim social justice warrior, że w ogóle go nienawidzisz i nie chcesz go w swoim życiu, to możesz go odkliknąć i on już nigdy w życiu nie będzie wpływał na twoją ideę. Dalej ja wyważoną ocenę kierunkowania. Ja jestem ciekaw, te wagi, które Metacritic przypisuje poszczególnym recenzjom, na ile one mają faktycznie wpływ na ten wynik końcowy. To znaczy w sensie, czy ktoś policzył, znaczy na pewno to się zrobił, nie? Tylko czekałbym wyników, żeby dla jakiejś dużej gry, takiej AAA, znanej, głośnej, która ma dużo recenzji, policzyć jaki wynik by się na Metacritic, a jaki byłby wynik, gdyby po prostu zrobić średnią. Jaka to różnica? Ktoś to kiedyś zrobił. Mi się wydaje, że to, mi się to nie wydaje... jest bardzo skomplikowane. To nie jest bardzo skomplikowane, to jest bardzo skomplikowane. To jest bardzo proste, że po prostu wystarczy policzyć tą średnią, nie? I przypuszczam, moja intuicja podpowiada mi, że te różnice nie byłyby jakieś dramatyczne. Ale faktem, no dużo ludzi no bo jakie się te wagi? Obraziło. No bo jakie te wagi musiałyby być, żeby to miało faktycznie znaczenie? Ja miałam w liceum średnią ważoną. Mi się wydaje, że to jest mniej więcej na takiej samej tak, zasadzie. Dokładnie. To nie jest duża różnica. Mi się wydaje, że to będzie coś takiego, że może się o 2-3 punkty się mogło. Nie, że jeden na przykład jest 1-2 liczona, a jeden jak tak, raz. Tak, dokładnie. Tylko chodzi mi o to właśnie, jaki ostatecznie byłaby różnica. Rozumiesz, że ten OpenCritic wyjdzie i nagle się okaże, że te ceny, te średnie w nim, które on pokazuje, de facto się różnią od średnich w Metacriticu, tam ma jakieś 2 punkty. Ale widzisz, na ten OpenCritic jeszcze masz takie wpływy, o czym mówił Tomek, możesz sobie sam zrobić rozumiem. te... Okej, to jest dużo sensowniejsze już. Ja, i jeszcze znaczy okazji... właśnie moim zdaniem to jest mniej sensowniejsze. To jest sensowniejsze w momencie, kiedy ktoś to wykorzystuje w służbie dobra. Czyli, że na przykład ma człowieka, którego chce obserwować, bo podoba mu się, jak on pisze, więc sobie tam go oznacza jako ulubionego i mu jego recenzje wyskakują. Ale większość ludzi będzie to wykorzystało w służbie zła i ignorancji, czyli, że będą mówili właśnie, tego jego zdania nie chcę znać,
znać, więc go w ogóle sobie wyłączam. I to prowadzi do tego, do typowego problemu internetu, czyli budowania dookoła siebie bańki ludzi, z którymi się zgadzasz. Tak, ja mówiąc, mówiąc, że to ma sens, miałem na myśli tylko tyle, że rozumiem powód, dla którego ten serwis powstaje. Czy on się, bo się będzie czymś różnił, Metacritica, ale czy to jest dobre, to ja nie wiem. Znaczy, że nie jest wręcz. Tak. Okej, ale powiedzmy sobie szczerze, ludzie, którzy korzystają z Metacritica i Open Critica, najczęściej nie czytają tych recenzji, więc jeżeli sobie wywalisz gościa stamtąd, który ma po prostu inne zdanie i się nie zgadzacie i zawsze ci poleci złe gry, których ty nie lubisz, to nie znaczy, że ty nie przeczytasz jego recenzji, bo ty nie przeczytasz żadnych z tych recenzji, nawet tych ludzi, których lubisz, tylko zgadzasz się z ich zdaniem, a przynajmniej da ci kupić lepsze dzieło. Takie, które jest pod ciebie lepiej nakierowane. No, ale to chodzi, że... Ale właśnie nie, właśnie tobie chodzi o taki, który jest jakby pod ciebie nakierowany, to nie znaczy, że ono jest lepsze, a dojdzie do tego, że gry będą oceniane na podstawie na podstawie takich bardzo właśnie nie chcę powiedzieć osobistych, no bo jakby każda recenzja jest osobista, ale takich klapek na oczach, nie? Na podstawie punktu widzenia, który jest ograniczony. To prowadzi do tego, że nie większość przypadków jest fajne, ale to będzie prowadzić do sytuacji, w których kogoś ominie jakieś dzieło. Tak. Nie będziesz próbował nowych rzeczy. Nie będziesz próbował nowych rzeczy, dokładnie. Będzie po prostu cały czas wciąż. Ja chcę powiedzieć, że są tutaj pewne dobre strony tego, bo na przykład ja szukając sobie gry podobnej do... W tym momencie bym cię odznaczył już na OpenCritic. Jeżeli chcę sobie znaleźć grę podobną do, tak? Mm. To na przykład sobie znajduję autora, który pisze tylko o takich grach, oznaczam wszystkich innych i patrzę, w co on grał. To nie jest najgorsze narzędzie, okej, ono może być używane. Nie, no tak, to prawda. Nie macie w ogóle żadnej wiary w ludzi, którzy mogą używać OpenCritica, a dopiero ja tak trochę jestem pośrodku to ciebie, Atomka, metaforycznie i rzeczywiście też. I uważam, że... Znaczy, nie do końca rozumiem... Po co to tak naprawdę będzie? Znaczy, teraz już jak teraz... No tak naprawdę to będzie z czysto biznesowego punktu widzenia. Jest Metacritic, który jakby chyba posiada rynek, co nie? Oceniania gier. No dobrze, że coś jest. I podejrzewam, że tam jest jakaś kasa w tym. Że to nie jest tak, że oni to robią, bo kochają giereczki i ocenianie, co nie? Ale jest też taka sprawa, natomiast... że nawet jeżeli jesteś średnio ważona i nawet jeżeli byś doszedł, jak ile to ma poszczególne z tych serwisów, to teraz jest kwestia, czemu ten serwis ma więcej, a inny ma mniej na przykład. Bo tutaj może też być kasa. Znaczy, prawda jest taka, że ja na przykład nie zdawałem sobie sprawy, że ten algorytm jest tajny, tak. Nigdy się tym nie interesowałem. Zapisane w pierwszym paragrafie tego, co nawet podesłałeś. Nie, ale nie. Przepraszam, nie w tym momencie doznałem objawienia, tylko jak czytałem dzisiaj. Okay. Że jakby nie zdawałem sobie sprawy, że algorytm Metacritica jest tajny. Bo jest słuszność w tym, że to jest nieuczciwe. On powinien być jawny, właśnie. No, ja się zgadzam, że on powinien istnieć, bo uważam, że recenzja Eurogamera jest dużo ważniejsza niż jakiegoś blogaska gdzieś tam. Ale albo jakiegoś Angry Joe, co nie? Który... No, masz rację, powinien być podane. Ale powinno być podane, dlaczego? Takie wagi przypisujemy i dlaczego? Bo uważamy, że to są serwisy jakby najbardziej opiniotwórcze i im damy największą uwagę, a to są jakieś tam blogaski śmierdzące i dajemy najmniejszą uwagę. No tak, tylko że jeżeli nawet... Bo to jest dla mnie to wciąż jest taka bardzo delikatna kwestia, nie pomiędzy blogaskiem a dużym serwisem, tylko niektóre z tych dużych serwisów będą lepsze na Metacritica od innych. To niestety też trzeba dać trochę kredyt zaufania ludziom, którzy Metacritica tworzą, nie? I którzy będą oceniali. Tam leży kasa. I którzy będą oceniali, który serwis jest bardziej. No to prawda, tak. I którzy będą oceniali, który serwis jest bardziej wiarygodny. Więc też jednocześnie dlatego to powinno być jawne, żebyś ty mogła przeczytać to i powiedzieć, idiotyzm, nie, że Polygon jest bardziej wiarygodny niż Eurogamer, co nie? Czy Social Justice Warriors. Tak, no właśnie. Podważam tą ocenę. Objection. Dokładnie. Ale przy okazji Open Critic jest też ładniejszy. Ja go widziałam w wersji mobile, jestem zachwycona. Ona była, powiedzmy sobie szczerze, to już działa? Tak. Okay. Metacritic nie jest ładnym serwisem. Tak. I tak jest samo strasznie starym serwisem. Przy okazji, ten Eurogamer, którego lubicie, i ja wiem, że oni mają dobre teksty, tego się nie da czytać. Oni zostają jakieś lata 90. Ale to jest przekleństwo serwisów, które były tworzone tak z 8-9 lat temu, kiedy się uważało, że serwis powinien mieć jak najwięcej funkcjonalności. No. I teraz siedzi taki Metacritic albo taki Eurogamer z całą masą funkcjonalności, z których nikt nie korzysta, ale przełożenie tego na nową stronę to jest kupa roboty, która się nie opłaca z punktu... Znaczy, no, być może się opłaca, ale w jakiejś dalekiej perspektywie. Nie? Znaczy, wiesz co, i tak wszyscy będą tego używać. To jest tylko kwestia tego, żeby to wyglądało ładnie. Nie? Pamiętaj, jakie przyszło trzęsienie ziemi, jak Kotaku się przestawił na XXI wieku.
No ja, oni ja, mieli taką, w pewnym momencie mieli taką... Ale ja wciąż... Ja lubię te zmiany na lepsze. No ja też lubię, ale rozumiem dlaczego na przykład... Zwłaszcza Metacritic, bo tam w Metacriticu możesz wszystko kliknąć, jakby wszystko ustawić sobie tak, jak chcesz i tak dalej. To jest cała masa funkcjonalności, naprawdę. No, ale wygląda bardzo brzydko i bardzo chaotycznie. Było przy tym. No ja wiem, funkcjonalność okej, ale estetyka i funkcjonalność, czyli tak zwany design. Byłoby spoko, jak było panowanie. Więc Dominiku, po tym, kiedy dowiedziałeś się, co to jest Open Critic, to będziemy o tym rozmawiać za pół godziny. Jaki jest drugi temat? Kontynuuję. Nie, czy jesteś za, czy przeciw? Ja jestem za, ponieważ jestem za wyborem. Jestem pro choice. Dokładnie. Okej, czyli jesteś za rywalizacją. Jest to trochę dziwne, że jest to jedyne źródło jakby wiedzy na ten temat, nie? A jeżeli przy okazji Metacritic będzie, to Open Critic będzie bardziej transparentny, no to tym lepiej, nie? Właśnie, bo to jest to, co jest to niesamowite, Tomek. Ja też uważam, że to nazywa się algorytmem, te wagi, które są przypisywane poszczególnym serwisom, powinny być jawne. No. Powinno być to podane. Ale właściwie nie, dobrze by było, jakby w ogóle cały algorytm był podany, bo na przykład co się dzieje, jeżeli powiedzmy Eurogamer akurat wypadł teraz z Metacritica w ogóle. Tak. Ale powiedzmy, że co daje, na przykład Video Games 247, oni mają chyba normalny system, tak, ocen? Mi się wydaje, że oni w ogóle nie recenzują. Ale o czym ty mówisz? Chodzi ci o to, jak są traktowane oceny procentowej. Nie, no chodzi mi po prostu o to, że jeżeli na przykład jakiś duży serwis recenzujący wypadnie, w ogóle stwierdzi, że on nie chce robić tej gry AAA, to wtedy czy jego... W sensie, czy jego waga jakby się przekłada na coś innego, czy w sensie cały algorytm powinien dać, chodzi. Nie? Że masz rację, bo może być... Ale z drugiej strony, ja się też nie zgadzam, myślę, że trudno oczekiwać, żeby oni podawali cały algorytm. Powinni podawać jakieś takie wartości bazowe, że wiesz, dwa poligony są warte jednego Eurogamera, ale no, jeżeli byśmy oczekiwali, że podadzą cały algorytm, no to tak naprawdę, no jakby tajemnicy z sukcesu swojego serwisu nie trochę zdradzają. No ale serwis działa, jest popularny i ten nie muszą jakby, to nie zmieni nic w tym, znaczy, nie, no, by powiedzieli, no, jak to się... Zmieni, bo tam jest biznes, bo tam ktoś reklamuje... No słuchajcie, no. Bo to jest trochę bez sensu, o czym teraz gadamy. Przepraszam, że wam przerywam, ale to trochę odchodziło od tematu chyba. Aha, jeszcze coś więcej, ten Open Critic ma robić coś takiego, nie wiem, czy to robi Eurogamer. On ma, po tym, kiedy zaczęły być recenzje powtarzane, czyli na przykład na zasadzie, jak była recenzja SimCity, no, tak, albo coś takiego, nie? On ma skanować jeszcze raz po jakimś czasie ocenę, i update'ować, jeżeli została zmieniona. Jest zmienione. To jest sensowne, tak. A to jak często to się zdarza? Że no ostatnio coraz częściej. No bo to zależy od tego... To są ciekawe pytanie, przypadki, nie? To są takie przypadki, że wszyscy o tym słyszą i że nie ma problemu, że pan z tego serwisu po prostu spacer. No ale wciąż, no jakby... Ja domniemam, że jest taki typ, który na przykład raz sobie wejdzie, to chyba Polygon miał, tak? Tą rewizję właśnie SimCity, że dali dosyć dobrą notę, potem się okazało, że w ogóle launch był beznadziejny i zmniejszyli to chyba tam o 4 albo 5 punktów. I że powiedzmy, że taki tam facet sobie przyjdzie i przeczyta tą recenzję przed premierą i jest na przykład tydzień po premierze i on jest cały czas jakby ma w głowie tą starą recenzję i on nie sprawdzi, czy ktoś w ogóle coś poprawił w tej recenzji albo coś takiego. I powiedzmy, że sobie wtedy wejdzie do tego Open Critic, choć nie wiem po co i zobaczy, nie, to jest inaczej, nie kupuję tej gry. Ta gra Więc to jest też fajna funkcja. Swoją drogą, ciekawy jestem takiego czysto socjologicznego tematu. Czy gracze bardziej się kierują Metacriticiem, który jednak jest oparty, pomimo że ma ten jakby moduł społecznościowy, ale jednak jest oparty na krytykach, czy recenzjami na Steamie, który jest typowo Metacritic społecznościowy. Metacritic ma też patent, który się nazywa User Score. No tak, wiem. Więc może tym... Ja generalnie... Ale znasz kogoś, kto traktuje User Score na Metacriticu? Nawet ciężko to traktować poważnie. To jest kurna jedyna trolle. A jednak recenzja na Steamie się traktuje poważnie. Tak, ale ja używam Metacritica i nigdy go nie używam w ogóle wobec tego, żeby zobaczyć, czy jakaś gra mi się spodoba, czy nie. Używam go tylko i wyłącznie, jak piszę coś o grze, w sensie naukowego, i muszę stwierdzić, czy on był dobrze, w sensie obiektywnie, jak najbardziej obiektywnie znaleźć podsumowanie, czy był przyjęty ciepło, czy chłodno przez krytykę i odbiorców. Ja głównie używam Metacritica, jak chcę sobie kupić nową grę, ale nie wiem jaką, więc wpisuję najlepsze gry na Xboxa, albo najlepsze gry na 3DS-a. Wyskakuje mi lista i szukam, to. Ale nie, Polygon do 10, to nie. Nie, właśnie nie, raczej zostaje już na poziomie tych tam 90 i tak dalej. Nie? Dobry research. Jestem pod dużym wrażeniem. Dobrze, tymczasem Dominik zapytał o następny temat. I następny temat, drogi Dominiku, jest dziwny, ponieważ jak teraz my mówimy, to albo już zostało ujawnione, albo jeszcze nie, ale Ubisoft ma teraz taki teaser, który trwa od wielu, wielu godzin. Wielogodzinny teaser. Tak. Tak, który jest na YouTubie i to jest tam na żywo, w cudzysłowie. W cudzysłowie wie. W cudzysłowie. I generalnie jest tak, że tam... Nie, to się odmienia jak krów.
No masz rację, zdrowie. To jest najważniejsza rzecz, jaką mnie nauczyli na studiach. Masz rację, klub, no nie wiem, czemu tak chciałem się zbuntować. No widzę właśnie, że taki jesteś, dlatego jest Open Critic jest lepszy taki, niż Metacritic. Taki nasz mały artysta. Ja w każdym razie... Anarchy in Poland, co nie? Fuck the police. Swoją drogą, zawsze przeciw w ogóle. Wczoraj byłam na komisariacie dać portfel, bo znalazłam portfel. No. Nie? No to pomyślałam sobie, pójdę na policję, oddam portfel. I czekam 20 minut, z zegarkiem w ręku 20 minut, co do ciebie pisałam wtedy, że czekam, czekam i czekam. Nie, no to może z 15. 20 minut, no. I przy okienku i typ siedział za tym okienkiem, ale jakby tam 5 metrów od i siedział przy biurku i coś robił, nie wiem, przeglądał tak papiery, tak jak ja. Pan no, mu się sam nie ułoży, ty. Ja właśnie nie przed komputerem, papiery miał przed sobą, czyli widziałam, że tam nic nie pisze, nic nie czyta, po prostu to siedział i tam spending time. No, i generalnie w pewnym momencie postanowił wstać, podejść, wziął tam ten portfel, spisał wszystkie moje dane po prostu, dobrze, że tam nie kazał mi tam aktu urodzenia przynieść. Powiedział dziękuję i usiadł z powrotem. I tak... I zaczął przeglądać portfel. Ja potem nie wyciągnąć drobne. 15 minut w ogóle pomiędzy jednym a drugim. No może coś robił, no. Ale to jest tak jak... Czy ja teraz coś robię? To był procedura policyjna. Nie musisz tego rozumieć. Ja kumam, że on robi coś takiego, co w grach, ja mu zna, on jest zajęty. Ja teraz nie mogę tutaj być. On siedzi przy papierze. Ma tam coś napisane. On coś robi, okej. Okay, ale no, on nic nie robił. Wróć później do tej lokacji. On nic nie robił, nie? Ja w każdym razie, Dominiku, trwa coś takiego. A nie mogłeś zadzwonić po prostu do człowieka, którego portfel dobył? Nie było numeru żadnego. Nie było, aha. A w każdym razie... A były pieniądzory? Nie było. Były bilety, a on był taki wyrzucony w krzaki, że to wyglądało jak ktoś był obrabił ten portfel i go wyrzucił generalnie. Wychodziłam z psem, pies to zaczął wąchać, ja się zobaczyłam tam, co to? Weszłam w kupę, w tym samym czasie wyciągnąłem portfel, który był pusty. Więc generalnie jest fascynująca historia. Prawda, właśnie. Dziękuję. Moja ulubiona od dzisiaj po prostu. Możesz się sprzedawać na wszystkich imprezach. Słuchacze, jeżeli chcecie, bardzo proszę też. W każdym razie, trwa taki pokaz Ubisoftu, na którym być może jeszcze nie było informacji, co to jest. Ale są tam takie ludziki narysowane na skalę i zwierzątka, które atakują. Raz na jakiś czas jest taki też pokazane, że ktoś bije takie zwierzątka i potem... Tak, to jest? Ja nie wytrzymałem tak długo tej reklamy. Ja nie wiem, bo jak ja włączałam, to akurat to było, a potem to trwa taki bardzo, bardzo tak, długo. Tak, ja cały czas widziałem, jak tam stoi taki ludzik, taki rysunek naskalny w ogóle. Nie? Stoi taki ludzik i tam co jakiś czas się takie jakieś cienie padają na tą ścianę, słychać jakieś nie, ognisko jakby w tle. Ja widziałam ognisko, ale już to było tak odsunięte, że tych ludzików i tych zwierząt było dużo. W każdym razie nikt nie wie, co się dzieje. To tam jest development, nie? Nikt nie wie, co się dzieje, ale turecki Ubisoft, ja tutaj wydrukowałam, bo oczywiście już to ściągnęli, na Twitterze stwierdził, fuck the suspense. I napisał tak, teraz czytam moim idealnym tureckim. Far Cry Primal Dan Ikl Goseler Geldi. FBME, coś tam, to już też tego nie ma. I jest napisane Far Cry Primal, Irk Gortuntler. I w każdym razie... A to nie jest Ubisoft turecki, tylko IGN turecki. Tak. No tak, a przepraszam. No, ale w każdym razie tam stwierdzili, że to fuck the suspense. I wyszło coś takiego, nie? I z tego wygląda, że być może możemy się spodziewać Far Cry Primal i być może już nasi słuchacze wiedzą, że on jest. My jak mówimy... I to jest jeszcze... spoko. Będzie się kurwa jaskiniowcem, tak? Najpierw dalej. Tak. I nie będą dialogów żadnych. Nie no, chyba jakieś będą. Myślę, że wydaje, że będą mówić płynnym brytyjskim, wiesz? Jaskiniowcy? No fuck. No może będzie na przykład, że on mówi ughagdzy i pod spodem będzie napisane tam, słuchaj, mam do ciebie questa, musisz mi przynieść. Jo, i tam jak widać już na screenie, może opiszę pokrótce, co na nim jest. Ale być może możemy też go umieścić pod odcinkiem. W ogóle Ubisoft skazał tego quest, tego screena, więc my teraz tak naprawdę działamy na szkodę Ubisoftu, bo robimy dziennikarstwo. Iga będzie teraz zdradzała tajemnicę handlową. Opisywała screenshot. Ja opisuję teraz w ogóle głosem, co ja widzę. Więc żeby było łatwiej, to screenshot jest wydrukowany w słabej jakości i czarno-biały. Czarno-biały. Tak. Tak dokładnie jest. Więc jest czarno-biały rysunek, który kiedyś był kolorowy, na którym jest raz, dwa, trzy, cztery, piątka ludzi. Dwójka z nich jest na pierwszym planie, dwójka z nich jest na środkowym planie i z tyłu jest jeden typ, który jest na konstrukcji, czyli już to nie jest taki bardzo mocno jaskiniowy, to już jest zaawansowane, bo już mają drabinę, zwróć uwagę. No mają drabinę. Już mają drabinę. I tutaj widać walkę, pojmanie kogoś i typa, który się generalnie na to patrzy z tyłu. Więc generalnie wygląda jak Far Cry. I wszyscy są w jakimś minus 600 tysięcy lat przed naszą erą. Tak, to jest moja profesjonalna ocena, zgadza się z tą oceną okresu historycznego. Minus 600 milionów lat w ogóle. Jo, ale no generalnie tak to wygląda. Czy wspominałem wam już moją ulubioną, tobie Dominikowi wspominałem, moja ulubiona Iga, moja ulubiona anegdotka naukowa ever, w ogóle, która robi furor na każdej imprezie. To jest anegdotka. Wiesz, że od pierwszego do ostatniego dinozaura minęło więcej czasu niż od ostatniego dinozaura do pierwszego człowieka.
Znaczy nawet nie do pierwszego człowieka, do współczesności. Do teraz. Nie? Do teraz. Okej. Okay. Dinozaury tak długo żyły. No nie robi to na tej wrażenia? No nie, no bo te okresy, kiedy one żyły, były bardzo długimi okresami. No tak. No. Musisz być super na imprezach. Tak. Musisz zobaczyć. Mnie zapraszam, nie? No przepraszam, że jak byłam mała, to się interesowała dinozaurami. Dobrze, że przepraszasz. Miałam ulubionego dinozaura nawet. Jak byłaś mała, to się interesowała jeszcze nie dość, że jesteś zabawny, to jeszcze oryginalna, nie? No ale come on, no to jeżeli ty mówisz mi, że ludzie są like amazed, nie? No to oni się nie interesowali. Interesowali się, no ale może nie dokładnie, wiesz, nie to wydarzenie, nie? Ale to wydarzenie. Nie myślę o tym codziennie. A to jest tak, że tam za każdym razem, jak się zdam z tego sprawę, to sobie myślę, wow. W Egipcie, to żyły mamuty? Tak. I te wszystkie inne... Tylko to jest trochę oszukaństwo, no bo żyła jedna kolonia mamutów gdzieś na Syberii, która niedługo wyginęła, nie? I ona ogólnie dlatego jeszcze żyła, że się oderwała od reszty mamutów na świecie, nie zdążyła wyginąć jakby. No to dobrze szło, tam postanowili wyginąć. Ale... ale tak, ale zasadniczo jest dobra to prawda, że żyły mamuty, jak powstawały piramidy. Ale o piramidzie też masz anegdotkę. No, o piramidach też mam anegdotkę dobrze, taką samą, dajesz. Czy wiesz, że od... wybudowania piramid do czasów Kleopatry minęło więcej czasu niż od czasów Kleopatry do współczesności. Nie, tego nie wiedziałam. No. To na mnie wyobrażam. I potem masz jeszcze jakieś podejście, masz trzecią anegdotę, jakby te dwie kogoś nie porobiły. Nie. No to... Nie ma trzeciej wersji. No dobrze, w każdym razie, czy chcielibyście być jaskiniowcem w Far Cry'u? Ja mam za mało gier aktualnie do grania, także pewnie. Kolejna przyjmę z otwartymi ramionami. Nie, ale tak, mówiąc to na serio, brzmi mi to bardzo intrygujące i bardzo ciekawie. Tak? Mi się to bardzo podoba, bo pozwala to przynajmniej wierzyć, tak idealistycznie, że oni będą chcieli zrobić coś naprawdę nowego. Ja wierzę coś takiego, że to będzie w ogóle bez dialogów. Nie, to niemożliwe, że to będzie bez dialogów. No to będzie jakieś takie, super, wiesz, uga-buga prosto, no, właśnie, wiesz, ja wziąć coś. Ale właśnie o to chodzi, że musimy wtedy wykombinować całą narrację, całą w ogóle zupełnie inaczej to jakoś myśleć. Mi się wydaje, że to może być troszeczkę później niż my zakładamy, bo to, że oni są ubrani w skórę, to może znaczy, że oni są na przykład tutaj w cudzysłowie barbarzyńcami. Mm-hmm. I tam okej, to jest może tam Prima albo coś takiego, ale to może nie jest aż tak daleko, jakbyśmy chcieli. Oni są wyprostowani, mają skomplikowane narzędzia, na które składają się, drodzy słuchacze, na rysunku 4 dzidy. I maczeta. Jakaś maczeta i maczuga. Maczuga być może nie jest super zaawansowana, ale spójrz na rękawicę. I są menhiry, czyli że gdzieś tam jest Obelix w okolicy. Więc może to jest na przykład tak. Plot twista. Ale być może to jest... Będziesz przez całą grę w tym jaskiniowcem takim i w ogóle nie będziesz żadnych dialogów ten, a później pod koniec się okazało, że to jest rezerwat przyrody. W Nowym Jorku jesteś, albo gdzieś. Jesteś w Central Parku. Ja później na końcu przylecą pierwsi ludzie i cię porwą i będziesz miał taką tą jabłko Adama, co nie? Zobaczysz. Nie. Dobre! A pomyśleliście na przykład, bo ja patrząc na tego typa, który tutaj leży, on jest ubrany inaczej, on wygląda na trochę bardziej zaawansowanego, że może to są realne, to jest barbarzyńcy, a oni już są z jakiegoś rodzaju cywilizacji? Nie myśleliśmy o tym. Też to uważam, być może, że... bo jestem prawa. Ja cały czas jestem pod wrażeniem połączenia Far Cry'a z Assassin's Creed'em, bo już Watch Dogs'y były, to teraz Far Cry'a też by trzeba dokładnie... Dobrze, wolę waszą interpretację. Znaczy, ja trochę nie wierzę w to, że to będzie fajne, ponieważ albowiem nie wierzę w taką grę bez strzelania i giver i tak dalej. No bo to będzie... Może będzie łuki kusza. No tak, ale łuki kusza raczej nie w takich czasach. Ale łuk to nie jest broń, która jest szybko strzelna i daje frajdę i w ogóle i tak dalej, nie? Widziałam sobie tego typa na YouTubie. Nastawienie na powolne... Tak, wiem, też widziałem tego typa na YouTubie, co szybko strzela. Pff. On biega w ogóle ze strzałami dwoma, tak. To jest dobry typ. Tak. Nie widziałem tego typa. I tam strzela 10 strzał chyba w 5 sekund. Ja, bo on generalnie rozchmienił, że on patrzył na te hieroglify i coś tam ludzi z łukami, on stwierdził, że ludzie kiedyś, oni są ukazani w ruchu, że oni nie stali tak jak jest w Władcy Pierścieni, że są łucznicy z tyłu i strzelają, tylko oni biegali normalnie, tak jak ludzie z mieczami, strzelają z bliska. I się nauczył wszystkich technik, które sam wymyślił generalnie z tych ty. I on robi po prostu fenomenalne rzeczy, bo on jest w stanie biec i strzelać super celnie. Jeszcze wyrywać te strzały, więc cały czas je ma i nie ma ich tam 13. Że trzyma, no i przede wszystkim jego główny mimik polega na tym, że trzyma tak, strzały w tej samej ręce łuk. Tak. I dzięki temu... Że on mówi, że w ogóle kurczamy to wszystko, że to jest zupełny bullshit, że, tak. Tak, że to jest, że ta prawdziwa sztuka łucznictwa została zapomniana i odtworzona w zły sposób. Okay. To jest dobry typ. Jo. No. Brzmi trochę jak z gry Ubisoftu, co nie? Więc. A dobra, myślicie, że. Dobra, załóż. Bo no bo tak, bo to by musiała być gra, która by polegała na albo tylko na walce wręcz, a walka wręcz w grach. Właśnie daj mi skończyć, bo to będzie po albo. To. Walka wręcz w FPS-ach, mimo że potrafi być fan, to jednak cały FPS oparty na walce wręcz jest słaby. Nie graliśmy w jedyną grę, która to zrobiła dobrze, chciałem powiedzieć. Tak? Jaką? Podobno, Condemned.
Iga. Ja grałam. Tak, no ty grałaś właśnie. Oni mieli modele czołgów. Znaczy, w ogóle mówię, że my, w sensie ja i Tomek, bo słyszałem, że to jest jedyny FPS, który zrobił dobrze walkę wręcz. Wypowiadaj się. Ja mam bardzo taki bizar wspomnienia z tą grą, w sensie ona mi się podobała. To jest gra, którą ja zawsze chciałem zagrać. Ale ona, wiesz co, to w ogóle, bo ja w nią grałam bardzo, bardzo późno, bo ona wyszła razem z Xboxem, nie? Z 360. I bardzo mocno widać, jak te gry się poruszyły w ogóle, jak oni ruszyli, bo ta gra jest po prostu fenomenalnie toporna. W sensie w nią się gra fan, ale tam wszystko jest gigantyczne, ci ludzie są tacy właśnie gigantyczni. Jak trzymasz łopatę, ci się pół ekranu zajmuje albo coś takiego. I... Ale nie jest dobra walka wręcz, nie uważasz? Nie zapamiętałam jako fenomenalnie. Pamiętasz taką nie. grę Die by the Sword? Zajebista była ta gra. Tak? Ja moje doświadczenie z tą grą to było jakieś 10 sekund, gdzie pomachałem myszą i to totalnie w ogóle jak się robił takiego breakdance za tym mieczem. Znaczy ja mówię zajebista oczywiście, bo sobie zazam, bo to wtedy nie było. Ale trochę w nią grałem, trochę mnie pochłonęło. Też 10 minut zrobił dokładnie to samo, co tutaj wasze wspomnienia. Ja w nią dużo grałem, bo jakby ja chciałem, żeby ona mi się podobała, bo to było fajne, że mogłem tam machać sobie mieczem jak chcę. Ale wiecie, w sensie, jeżeli traktujemy walkę maczugami jako walka wręcz, to super było wykorzystane w Dead Island. A Dead Island też było spoko tym względem. No i to tam się naprawdę fajnie bo ja poszało. Wiem. Mi się fajnie grało w Dead Island. No, ja wiem, trybie, ja miałam super w tym fan. Analogowym trybie. Jest. No może. Znaczy no nie wiem. Więc to nie jest tak, że oni nie mają skąd tego żeby powiedzieć, że ten typ ma dzidę i ma jeszcze dwie dzidy z tyłu, więc może nimi strzelać. Że w sensie rzucać, nie, być może nie strzelać. Więc jest potencjał. No a z drugiej strony druga część gameplaya by polegała na właśnie strzeleniu z łuku, które jest dosyć powolne i nudne. Tak mi się wydaje. Zawsze przynajmniej ja tak miałem. Fajnie jest jak masz wiesz, taki opcję łuk, jak nie chcesz wzbudzać alarmu w bazie, co nie? Jak Lara Croft zamiast strzelać z karabinu strzela z łuku, ale jak masz przez całą grę łazić i strzelać z łuku, to są nudy. Wiecie, kto bardzo szybko strzelał z łuku? Nie. Łuczniczka z Diablo. Ona strzela jakieś milion strzał na sekundę, jak zaczyna strzelać. Nie, wydaje ci się. No jak on strzela, tak. Milion to bardzo dużo. No, ale no nie milion. Nie milion. Dobra, zgodzę się z wami, pomyliłam się, okej? Ja, więc co, czekacie? Ciekawe jestem, czy uszukujesz. Ja trochę czekam. Ja trochę nie. Straciłem kontakt z Far Cryem po trójce. No, nie dzwonicie już do siebie? Nie dzwonimy, tak. Raczej on kilka razy do mnie pisał, ale tak to ignorowałem. No, ostatnio nie powiedziałem mu cześć na ulicy. I... Ja tam nie szukacie, teraz tam unikacie kontaktu. Tylko się zastanawiam, jak odzyskać swoje książki, nie? Ja ten Far Cry. Ja, więc tam generalnie Far Cry, Primadan, Irk, Gosser, Geldinie. Nie, nie grałem. No właśnie. Ja nawet w trójkę bardzo mało grę. Mam ją kupioną, mam. A mnie kolejna trójka, gra. Mnie trójka jakby nasyciła Far Cryami. Trójka była tak dobra i tak duża, że ja ją przyszedłem i od tej pory w ogóle nie tęsknię już za Far Cryami. Jeszcze do tego jeszcze Blood Dragon doszedł, co niektóry jeszcze jakby tak już mnie wylał się. Ten mój na deser. Tak. Mnie to po opłatek. Dokładnie. Już mam mega dobre wspomnienia, mega lubiłem tą grę, ale jakby nie oczekuję więcej tego samego. Okay, czyli nie. Nawet jeżeli będziesz z kimś, nawet jeżeli nie będzie dialogów. Jeżeli nie będzie dialogów. Jeżeli nie będzie dialogów, to będzie ciekawe. To będzie ciekawe z punktu widzenia artystycznego. Ale ja będę grał. Generalnie będą dialogi, nie będą artykułowane, ale będziesz miał opcje dialogowe. I to będzie ten patent. Gdzie się już się znasz, czy powiedzieć UG, czy tak jak na V się przy jednym triggerze. UG, to była gra. To była dobra gra. UG? Bardzo dobre opcje dialogowe były w Beginner's Guide. Tak, to jest kolejny, nie powiem. Przejściówkę zrobiłem super właśnie. No właśnie wiem, chciałam. No właśnie ją odsypsułeś. Ja ją zepsułem? Tak, teraz ty ją zepsułeś. Powiedziałeś, że ją zrobiłeś, więc brawo. Playing the game. Okay. Wrong. Nie, w każdym razie dobra tak. Dobra przejściówka jest jak dobry snajper. Nigdy go nie znajdujesz, nie? Nawet nie wiesz, że ona tam była. No w sumie tak, masz rację. Musisz jeszcze wiele nauczyć od Michała, posłuchać jeszcze starych nieczystych, przypomnieć sobie, jak on to robił. To nie są takimi notatkami. Anyways, Beginner's Guide. Zagraliśmy ja i Iga. Ja jako pierwszy zacząłem, Iga jako pierwsza skończyła. Nadal to tak był pomysł Igi, żeby o tym porozmawiać. Nie odgrywaj tego. Mój pomysł był jeszcze zagrać. Dostałam zjebki, jak przyszłam, że ja to zaproponowałam. Ale pomysł mój, żeby to zagrać, mi się należy chwała i... Nie, ja wam w ogóle powiem, jak to było. Dominik do mnie pisał, Iga, słyszałaś o takiej grze? I wysłałam linki, ja powiedziałam, tak, słyszałam. I teraz apparently ja nic o tobie nie wiedziałam wcześniej. No, dzięki nie zagrałaś to, co zagrałaś. I Iga sobie teraz odmawia mi chwały, moje odkrycia tej gry. Tak, zabieram ci glory. A odkryłem ją, widząc recesję na Eurogamerze, więc to było, wiesz, totalnie... A właśnie... No, to totalnie jak... Grzebać jak w... Krzysztof Kolumb, kurwa! Prawie że. Wiesz, odbieranie mi twoich zasług. Już widzę Dominika, jak wiesz, buszuje po Metacriticu i taki Gra na horyzoncie. Assassin's Creed.
Szybko, Tomek, słyszałeś? No, płynę w kierunku Assassin's Creed i nagle się rozbiją Beginner's Guide. W każdym razie, jak są ci piękni, piękni panowie, które po prostu uwielbiam od Stanley Parable, których od momentu... To była fajna gra, to jest tak. Ja napisałam o tej grze, bardzo, bardzo ją lubiłam i potem zobaczyłam ich na rozdaniu nagród bodajże Indie Game Festival. Jak ja ich zobaczyłam, to ja po prostu stwierdziłam, że oni są fenomenalnie super. Ja nie wiem, czy widzieliście ich kiedyś na żywo. Musicie ich zobaczyć, oni są po prostu tam najlepsi. Ale jeżeli widzieliście ten problem, który Kotaku opisywało przy kręceniu jakiejś reality show dla gracza? Pamiętacie, co tam Zoe Quinn była między innymi? A, tak. No, czy pamiętam tylko tyle, że była Zoe Quinn. Bo tam był taki typ z pomalonymi paznokciami, którym kazali zmyć lakier, bo miał pić picie i ten lakier coś tam uwagę bardziej zwracał niż ten... No to był ten typ, który to napisał. Davey. No. On w każdym razie właśnie napisał grę i ta gra jest dziwna, jest bardzo jest specyficzna. Bardzo to jest takie bardziej doświadczenie może niż gra, bo tam z gry nie ma za wiele. Ma jeszcze, o ile to dziwnie zabrzmi, to ma jeszcze mniej z gry niż Stanley Parable. Tak, tak, to jest fakt. Ale przy okazji bardziej od Stanley Parable jest jakby... Stanley Parable było komentarzem, a The Beginner's Guide jest takim... Kurde, trudno się o tym mówi. Jest taki... Trudno się o tym mówi. To może zacznijmy od tego, czy, co to w ogóle jest. Czym nie jest, może zacznijmy od tego. Takim najprostszym... Nie jest to opera. Tak, dokładnie. Taniec współczesny. Tak gatunkowo to jest taki walking simulator, nie? Idziesz i taki... I to taki typowy. Taki typowy... taka typowa wycieczka po muzeum z tym. I to nawet nie tylko przez analogię, ale nawet w swojej formie. To jest tak, że on na początku, twórca tej gry, przedstawia ci, zmienia nazwiska i mówi ci, że on chce ci opowiedzieć o pewnym twórcy gier, swoim przyjacielu, pokazując ci jego gry. I on ci przez tego gry prowadzi, pokazuje ci je i ty je oglądasz jakby od środka i w trakcie, kiedy ty je od środka oglądasz... W kontekście, który on ci mówi. On ci mówi kontakt, on ci te gry czasami skraca, tam jakieś skróty ci robi, coś tam ci zamyka, otwiera. On ci mówi po prostu, patrz na to, ja ci opowiem i podam ci moją interpretację. On ci podaje swoją interpretację tego wszystkiego, co widzi. I zadaje się na przykład takie pytanie, czy według ciebie można poznać kogoś, człowieka przez jego twórczość. Na ile można poznać to, kim i jaką ktoś jest osobą, obserwując to, co tworzy. I że mówi ci, że... Nie pamiętam, czy on na pewno w trailerze mówi, że myślisz, że znasz tego człowieka, przekonajmy się, czy jest coś takiego powiedzieć. I jakby to jest całe clue tej gry i trochę ciężko o niej mówić, naprawdę, bo trochę ciężko o niej mówić, nie spoilując jej, a z drugiej strony przykro mi było miło komuś zaspoilować. Gra jest w każdym razie bardzo... Ona jest taka osobista. Tak, w sensie jest bardzo. Jest taka wręcz, że można troszkę, jest taka, jakby taka trochę zapatrzona w siebie, nie wiem, jak to powiedzieć. No, trzeba mieć ochotę na coś takiego. Ona nie ukrywa tego na szczęście. To nie jest tak, że ona ci w połowie się zorientujesz, jak ona jest. Ona od początku taka jest. Widzisz, że to jest... Będziesz przez dwie godziny słuchał, jak typ mówi o sobie. Nie? Jeżeli nie jesteś zainteresowany, no to... Jo, a jeszcze przy okazji ten początek jest taki dosyć znamienny, bo ona ci bardzo mocno pokazuje, jaka ona będzie, bo ona cię o ile później, bo jakby... przechodzisz od levelu do levelu do innej gry jakby, nie? I ta pierwsza, która jest, i to jest w ogóle przerobiony level od CS-a, on się tam trzyma najdłużej i najdłużej tam mówi, więc nie masz żadnych w ogóle rozkmin, czy ty tam będziesz coś miał do roboty, czy się będziesz nudził, bo on się tam trzyma na tyle dostatecznie długo, że ty już jesteś w stanie 3 albo 4 razy oblecić całą tą mapę, nie? Jo, ale ona... Ma to, znaczy, te gry mają co do siebie, ona nie jest długa, więc tak, można przejść tak naraz. To jest właśnie pojawia się ten problem, takie pytanie, czy... No bo mówisz, że on ci pokazuje działa pewnego twórcy, nie? I że jakby, przynajmniej na początku, bo nie chcę mówić o tym, co jest dalej, a na początku nie jest jasne, czy ta osoba, o której mówi, istnieje naprawdę, czy nie istnieje naprawdę, ale Iga słusznie zauważa, że po pierwsze to nie ma znaczenia, a po drugie on i tak więcej mówi w tej grze o sobie, nawet jeżeli znaczy ta osoba istnieje, to on i tak w tej grze więcej mówi o sobie, niż o tej osobie. Bo to jest takie, no on mówi o tym, co on uważa, co on myśli, co on, wiesz... No to cały czas, ty jest w ogóle bierny obserwatorem. Tak, to jest na 100% przesłuchująca gra o nim, nie? O tym twórcy. I dlaczego ona jest ciekawa? Ona, wiesz co, ona jest... tego się opłaca, bo ona stawia pytania. Ona stawia mnóstwo pytań do ciebie, oczywiście nie bezpośrednio. Co? No nie, tak, no bo ona trochę... No nie, no jeżeli coś, to możemy zrobić teraz spoiler warning i powiem, dlaczego ona jest ciekawa. Bo moim zdaniem... No dobrze, ale to teraz słuchajcie ludzie, z 33 minuty jesteśmy in, myślę, że trochę będziemy o niej gadać, więc zatkajcie uszy. Napiszemy pod spodem? Napiszemy, po której minucie przekończymy. No bo uważam, że jeżeli to, o czym powiedzieliśmy teraz, was zainteresowało, to absolutnie powinniście to zagrać i nie spoilować sobie tego, co jest na końcu tej gry. Okej, okay, tak. Zadajemy. Dobra, spoiler.
Ta gra opowiada generalnie o typie, którego gry autor jakby zebrał w spójną narrację, z tym, że najprawdopodobniej tego typa nie było właściwie. Z tak, jest praktycznie jest wprost powiedziane, że tego typa nie było i on ci mówi, że te gry się łączą ze sobą i opowiadają historię, a na końcu dowiadujesz się, że po pierwsze one się nie łączą, tylko on sam je połączył. Że ten typ fikcyjny, on w ogóle nie chce, żeby te gry były komukolwiek publikowane i on sam mówi, że one o niczym nie opowiadają i że tamten po prostu zrobił mu mega psychoanalizę, ten główny bohater, na podstawie tych gier, gdzie ten twórca mówi, że nie, że to nie jest tak, że ja mam jakieś problemy, ja po prostu lubię robić takie gry i w ogóle nie, i wiesz, jakby końcowa myśl jest taka, że nie jesteś w stanie, że to, że ktoś sobie robi gry, w których robi więzienia, to nie znaczy, że jest cierpiącą duszą, która cierpi na depresję i trzeba mu pomóc, tylko może po prostu lubi robić gry o więzienia. Przy okazji ta gra też mówi o tym, bo na samym końcu dostajesz ostateczną grę tego typa, która jest wiadomością jakby dla autora i on ci w nią wprowadza. I tam ta gra jest w ogóle zepsuta, bo ten typ nigdy nie robił gier, które możesz przejść. Oni taki dialog. Ale rozumiem, że ten typ jest cały czas postacią fikcyjną. Tak. Więc całe przesłanie tej gry jest fałszywe. Nie, bo ty nie wiesz tego. Nie wiesz, no nie, nie ale dowiaduje. To nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia, bo jakby nie dowiadujesz się, że on jest fałszywy. Tomek, nigdy nie dowiadujesz się, że on jest fałszywy. Tego się nie dowiadujesz. Dajcie mi coś powiedzieć. Ja zrekonstruuję to, co wy powiedzieliście, że koleś jakby oszukuje cię, znaczy skłania cię do myślenia, że na podstawie twórczości można stworzyć, znaczy na podstawie twórczości można poznać człowieka, a później okazuje się, że nie można, zadaje ci pytanie. Nie, on właśnie, to jest innego. Przede wszystkim on powiedział na Twitterze, że ta postać tego Cody bazuje na faktycznej osobie, jakiemuś czy jakiejś R to dedykuje. I że ta postać tego jego fikcyjnego przyjaciela z gry, bo ktoś mu zadał wprost pytanie, czy ten koda istnieje. On odpowiedział, że bazuje na prawdziwej osobie. I chodzi o to, że on ci zadaje... To też może być kłamstwo. Ale daj mi skończyć. To nie jest tak. On ci zadaje pytanie, czy można komuś poznać i właśnie jakby on... Wydaje mi się, że on chce przez tą grę pokazać, że... I wydaje mi się, że ja to tak rozumiem, że on kiedyś to takiego zrobił. Że chciał komuś, żeby przeanalizował czyjeś dzieła i... jakby za dużo wniosków wyciągnął i przez to ta osoba stracił kontakt z tą osobą. Ucierpiała ta osoba. Bo chodzi bo o to... ostatni etap, który dostajesz, to jest etap, który jest wiadomością jakby tego kody do tego Vredena, że ty to przechodzisz i tam na sam końcu to jest gra zepsuta, którą on sam musiał jakby naprawić, czyli zrobił dokładnie to, czego tamten typ nie chciał, żeby on robił, naprawiał jego gry. I jak przechodzisz na sam końcu, to on ci daje wiadomość, gdzie mówi, że on cię bardzo prosi, żebyś nigdy więcej się do ciebie nie odzywał. Że nie chce, żeby naprawiał jego gry, że on nie widzi problemu, że to z nim jest problem. Skoro on się tak mocno doszukuje problemu w kodzie, to znaczy, że on ma ten problem, że on nie chce, żeby ten typ się definiował przez jego gry, bo to jest też taka kwestia. To jest gra, która nie mówi, to nie jest ważne, czy on jest, bo ona ci mówi o tych wszystkich napięciach, które w tym powstają. Ona ci mówi o odbiorze dzieł, ona ci mówi o przyjaźni, ona ci mówi o tym, co można albo nie można czegoś wyczytać, o tym, jak można szybko przeinterpretować coś, co ktoś ci powiedział, nie rozmawiając z nim, bo to też jest kwestia tego, że on sam mówi, że on nie rozmawiał z tym typem, a poznał go przez grę. Tak. Że dużo, dużo bardziej jakby wkładał w to. I w sensie wkładał w tę grę więcej siebie. Wydaje mi się, że... Bo to odczytywał. Bo ta gra w ogóle ma bardzo dużo warstw. Właśnie ta warstwa takiej walki, bo on też bardzo dużo mówi o tym, jak autor dzieła potrzebuje, jak on, przynajmniej on się wypowiada, że on zawsze jako autor potrzebuje takiego ewaluacji, żeby ktoś z zewnątrz powiedział, że to, co zrobił, jest dobre. I że on nie rozumie, że można inaczej. I że właśnie chodzi o taką jakby walkę między tym, co twórca chce powiedzieć, a pomiędzy tym, co twórca powinien powiedzieć, żeby inni tego słuchali. I tam jest masa tych tematów w tej grze, ale mi właśnie najbardziej zapadło w pamięć to ten wątek, że jak to powiedzieć, że żeby nie oceniać ludzi tak powierzchownie na podstawie tego, co się tobie wydaje. Moim zdaniem to bardzo ładnie to pokazuje. On cię oszukuje, ale on cię oszukuje nie w ten sposób, że ten koda jest bądź go nie ma, bo to nie ma znaczenia, tylko on cię oszukuje w ten sposób, że on cię wprowadza w ten sposób myślenia. Że on sam to analizuje i ty wchodzisz w ten sposób myślenia i też zaczynasz myśleć o tym kodzie, jaki on nie jest, a na samym końcu gry pokazuje ci, że tak nie wolno. Że to, że zobaczyłeś, wiesz, jakieś grę, w której jest wielkie schody, a na szczycie schodów jest jakieś pomieszczenie, a w tym pomieszczeniu coś jest. I że ja sobie uważam, że to coś znaczy na temat tego człowieka, że to nic nie znaczy, to nie musi nic znaczyć, nie? Że nie powinieneś tak myśleć. I czytałem też fajny komentarz gdzieś, że to jest beginner's guide dla recenzentów gier. Żeby właśnie nie doszukiwali się że czegoś, czego nie ma w dziele. A jeszcze, no i właśnie jeszcze, żeby nie poprawiać gier, w sensie na takiej zasadzie, że tam powinno być to, a tego nie ma, tylko masz do czynienia z dziełem gotowym. Ale jeszcze przy okazji, co ja chciałam powiedzieć, kurde, cały czas myślałam o tym, kiedy Dominik mówił.
że aha, że to, że on, to, co ty mówisz, to jest oszustwo. To nie jest w ogóle ważne przy okazji tego, że ta gra jest bardzo personalna, ale też przy okazji jest bardzo ogólna, bo to, o czym on mówi, to każdy jest w stanie znaleźć w sobie i w jakiś sposób to przemyśleć. Tak, ona totalnie, ona na maksa nie jest, o właśnie, ona się tak wydaje, ważne, ona się na maksa na początku wydaje, że to jest taka gra o grach. I gra dla twórców gier, o twórcach gier. I bardzo szybko okazuje, że to wcale nie o to chodzi. Że to są akurat gry, no to bo to jest gra, to zrobiła przez twórcę gier, no to najwygodniej mu porwać grami. Ale jeszcze tak naprawdę te wszystkie małe oszustwa, które tam sprzedaje, są przy okazji tak ładne i na samym końcu to się wszystko tak ładnie łączy, że te wszystkie takie małe pierdołki, no bo to ile to jest? No godzina, dwie godziny gry, no? I siedzisz i to... On to tak ładnie w ogóle, to jest taki majstersztyk tak malutki, bo tam wszystko, to jest krótka taka nowelka. To jest tak naprawdę nowela, nie? Tam wszystkie rzeczy, które on ci pokazuje, to jeszcze tak się ładnie w ogóle zbiegają na końcu i tak jeszcze siedzisz i w ogóle ten moment, kiedy ty wchodzisz do tej wieży, a ta wieża jest taka mroczna i tam on cały czas gada, on cały czas do ciebie gada w tej wieży, on ci cały czas coś pokazuje, on ci cały czas o czymś mówi, on ci co... i nagle wchodzisz na tą samą górę i on milknie. Jak ty czytasz o tym, że tam drogi tam Davey, więcej się, proszę, więcej się do mnie, muszę cię niestety prosić, żebyś więcej się do mnie odzywał, to jest takie milknie. Jesteś w ogóle w zupełnie jasnej przestrzeni, takiej w ogóle zupełnie totalnie kontrastowej z tym, co się było. I idziesz wolno i czytasz po prostu te rzeczy, które on ci napisał i jest ci po prostu tak przykro, że coś takiego się w ogóle stało. I że te, i wiesz, że ten typ sam się do tego w ogóle w ten... W, sam jakby, się w to wpędził, no. Nie? Dziękuję. I to, no, więc... Jest naprawdę fantastycznym doświadczeniem. Natomiast to absolutnie jest to... Kończymy już spoilery teraz. Absolutnie jest to... gra dla ludzi, którzy wiedzą, że coś takiego im się spodoba. Tutaj raczej nie będzie takiej sytuacji jak z Open Critica, że ktoś się zamknie na to, bo nie lubi walking simulatorów i nagle odkryje, że o mój Boże, to jest to, czego szukałem całe życie. Nie, to jest absolutnie taka bardzo, bardzo artsy-szmartsy indie gierka. Jest inna niż Stanley Parable. Jest bardzo pretensjonalna. Tak, ale jest to też przy okazji ludzie, którzy lubią Stanley Parable. To nie jest Stanley Parable 2. Stanley Parable właśnie nie jest pretensjonalny w ogóle. Stanley Parable jest wesoły i taki... Ja przeglądając się Open Critica, o którym mówiliśmy wcześniej, o którym Dominik już wie, właśnie zobaczyłam, że na głównej stronie na mobilnych jest Beginner's Guide. I stwierdziłam, okej, to teraz gram, zobaczę, jak to mniej więcej wygląda. I tam jedna recenzja, która w ogóle, bo ona jest tak oceniana albo na nisko, albo na wysoko generalnie. Bardzo dużo mówi się o tym, że to jest bardzo odważna gra w ogóle, co jest, myślę, bardzo podstawową cechą. Ona jest odważna. Ale w każdym razie to ktoś pisał recenzję, już teraz nie pamiętam kto, miałam to zapamiętać i zapomniałam, że The Beginner's Guide nie dorasta do pięt swojemu predecesorowi tam, nie? Tam Stanley Parable. I to, że to jest w ogóle tylko jeden typ, który to zrobił, a tam robiło więcej ludzi, tak? To, że w ogóle to jest zupełnie inna gra, to jakby umknęło w ogóle tej recenzji. To jest takie, why? Że tam... No, ale generalnie ja polecam. Możesz sobie odznaczyć teraz na Open Critic. Odznaczyć sobie tego kolesia. I mieć żyć w swojej bańce dalej, bez jego głosu w twoim życiu. No ja bym mogłabym zobaczyć co więcej zrecenzował, bo jeżeli tam, no... Być może na przykład recenzuje te same gry, które ja były ten, i tam w tym Open Criticu są recenzje użytkowników i użytkownicy sami zostają i później kończysz w takiej sytuacji, że widzisz tylko swoje własne recenzje. I później przychodzisz i mówisz, Totalnie. Ale ja jestem mądry. Ale... Ja potem właśnie powstał pewnie Open Critic, więc zdajecie sobie z tego sprawę. No, więc generalnie wszystkim polecamy The Beginner's Guide. Tak, polecamy. To, co usłyszałem, jest interesujące. I będę chyba grał w to. Szczególnie jak już wiesz, co się stało. Ale co? No nie, nic. Przeszkadza mi to. Nie. Znaczy, no trochę mi nie przeszkadza, trochę się pewnie mniej ucieszę z niespodzianki końcowej, ale tak, nadal ale bardzo mnie interesuje, jak do tego dojdą. No. No, w ogóle właśnie cykl tej narracji, tak jak on ci to pokazuje, to jest bardzo w ogóle fajny taki eksperyment narracyjny, bo to aż trzeba było, kurde, dobrze zaprojektować, żeby gracz był w stanie... Ja mówię, gracz jest praktycznie biernym odbiorcą, to tam chodzi... Uważaj, bo skończyliśmy spoilery, nie? No, ale chodzi... No dobra, no ale chodzi mi generalnie o to, żeby wprowadzić w ogóle w coś takiego. To jest bardzo, bardzo fajne doświadczenie. Nie, też się zgadzam. To jest coś, co moim zdaniem się pierwszy raz udało, przynajmniej w moim życiu się pierwszy raz udało w portalu. Jak ci dali Companion Cube i powiedzieli, że masz go lubić, i ja go lubiłem, a później musisz go zabrać. Ja rozumiem, że masz go wrzucić do tego, I później już dalej nie ma tego Companion Cube, ale cały czas jest na tych ścianach i tak dalej, ja cały czas pamiętam o nim, wiesz, są jakieś graffiti, jakieś tam, wiesz, i tak dalej, ja cały czas pamiętam o tym Companion Cube. A teraz wrzuć go do ognia. I tak, nie, to jest moja skrzynka. Jest wiele takich ikon, ale to jest moja. No miała serduszko namalowane, więc. No tak, no tam Toads. To tylko tyle wystarczy przecież, nie? No ale Gradus to też była przecież znakomicie napisana postać narracyjnie w sensie, tak. Nie? Więc there's that.
Jo, ale ty też jakieś giereczki grałeś. Tak, ja grałem, poza tym, że grałem w Pillars of Eternity, które mnie strasznie ściągnęło i gdyby nie to, że mój komputer odmówił bez tego posłuszeństwa, tak. Porozmawiamy o tym. Że przeżywam dramę komputerową. Nie, ale ja bym chciał o tym porozmawiać tylko a propos tego, co napisała Joanna u nas na wallu, znaczy na niezatopialnych, bo ona napisała coś bardzo mądrego. Bo ja oczywiście się wypłakałem, jak to ja zresztą. Napisałem, że działa mi komputer i że w ogóle cały świat jest przeciwko mnie i tak dalej. I nagle pojawiło się mnóstwo ludzi, którzy mówią, że no, przecież to tym polega PC Master Race, żeby w ogóle, kurde, złotą rączką MacGyverem i w ogóle samemu sobie naprawiać, że ja to w ogóle sam diagnozuję swój komputer, jak tylko wchodzę do pokoju, patrzę na niego i widzę, że on się trochę źle czuje, co, nie? Że tam w ogóle wykryć to, tamto, wbij tam gdzieś dwa kabelki, co nie, i zacznij reanimować, co, nie? Tylko, że to się zajebiście kłóci z tym, co wszyscy mi pisali, jak ja mówiłem, że się zastanawiam, czy kupić PC-ta, wtedy wszyscy pisali, że PC-ty są już w ogóle na poziomie konsol, że w ogóle nie musisz w ogóle nic się znać na PC-tach, żeby grać na nic. I trochę się jestem nieszczęśliwy z powodu tego plot twista i tej odmiany. No, tak. A co napisała Anna? No i ona właśnie napisała, że jest taki konflikt pomiędzy tym, co wtedy mi pisali, a tym, co teraz mi piszą. Ale mi się podobało, jak Tomek napisał i jakby zaczął swój wywód od faktu, że obok stoi stary Xbox 360, który jeszcze nie ma Red Ringu. I jakiś typ, któryś w ogóle komentarz, przepraszam cię kolego, jesteś naprawdę moim ulubionym typem. On napisał takiego, ludzie piszą tak normalnie, no może tutaj zasila, czy może coś tam, i nagle jest typ, a co ma kurwa za tego Xbox 360? Może atmosfera PC... smutku otaczająca tego Xboxa wpłynęła na PC i dlatego się zepsuło. Nie, postanowił popełnić samobójstwo i tak nagle hejt, ale taki, wiesz, ukierunkowany bez żadnego tam sensu, żeby był, ale był, nie? I tak się tak, ale ja siedziałam w pracy, ja to przeczytałam i tak czytam, to tam patrzę, czy ludzie już coś porodzili tym COVID-em. Ja się patrzę i nagle, nie? Taki typ, zadar, nie? I on taka pięść z tego. I są, why? Nie zapominajcie o tej wojnie. I o tym, powiedz, że tam PC i że działać Xboxem, to pewnie wina Xboxa, nie? Ja bardzo mnie to ucieszyło, bardzo ci dziękuję, użytkowniku, jesteś tam światełkiem w moim tunelu, tak. Mam nadzieję, że jak nagle raptem znowu Dominik wymyśli konkurs na fana roku, bo był fan roku, i to ty dostaniesz. W każdym razie najbardziej mi się w Pillars of Eternity podobała posiadłość i podziemia pod posiadłością, ponieważ jest to bardzo rzadkie w RPGach, rzadka lokacja, która jest tajemnicza i której udaje się utrzymać tę tajemnicę. Mnie naprawdę interesuje, co tam jest na samym dole, skąd to się wszystko wzięło, i ja im bardziej schodzę, tym się czuję bardziej zagrożony i tam jest takie budowanie napięcia tego i tak dalej. Jestem teraz na czwartym poziomie i tak. To jest w ogóle dawne RPG, takie z czasów, kiedy my jeszcze nie graliśmy w RPG, one bazowały na lochach, na rozbudowanych lochach, i to w miarę rozwoju gier od tego się odeszło i wszystko się dzieje teraz. A to jest taki totalnie klasyczny loch. I to jest wielki, taki loch, że go możesz zupełnie na marginesie zrobić, że tak. Nie musisz go w ogóle robić, chociaż się przydaje, żeby rozwinąć postać, nie? No ja... tam się dobre 2-3 poziomy robi. Tak, a przy okazji tam jest też fajna historia. A nie, przepraszam, 2-3 poziomy to ja zrobiłem na tych, to jest bardzo ważne dla ludzi, którzy grają w Pillars of Eternity. Dlaczego mi nikt nie powiedział, że trzeba robić te wyzwania z gajówki? To są dobre 2-3 poziomy na nich. Wyzwania z gajówki. No tak, modujesz sobie gajówkę i tam jest, typ, który ci mówi, że masz zabijać ludzi, bo tym się zajmują gajowi. Ma wąsy ten gajowy. Nie wiem, tam są za małe postacie, żeby widać, nie? A nie ma swojego własnego obrazka, nie jest na tyle ważny fabularnie. Aha, tylko każdy zabijanie się zabijanie ludzi na zlecenie. Okej. Okay. Może to jest jeden z tych typów, których byś zabił tam w jakimś FPS-ie i on teraz się mści w RPG-u. Po prostu, że tam zabija konkretnych ludzi, tam ze zdjęciami na przykład tam. No i w każdym razie to a propos mojej dramy, ale grałem w zeszłym tygodniu w dodatek, bo w zeszłym tygodniu mieliśmy rozmowę na temat DLC i to mnie zachęciło do tego... mnóstwo DLC. Nie, żeby sobie przypomnieć, bo ja już miałem je ściągnięte, ale nie tylko grałem, nie? Porozmawiam o mikrotransakcjach, tam jak wyda wszystkie pieniądze na galaretki. DLC do Shovel Knight, najlepszej platformówki 2014 roku. A oni wydali... grałeś na 3DS-ie? Czy... Tak, na 3DS-ie. Jest średnio wygodnie na 3DS-ie, ponieważ tam wysokie skakanie polega na tym, że długo trzymasz przycisk. A długo trzymanie przycisków na 3DS-ie jest bardzo niewygodne. Że tak musisz naciskać, wiesz, na ten przycisk. Więc trochę mi kciuk bolał po tej grze. Ale oni wydali zupełnie za darmo grę, która się dzieje w tych samych poziomach. Mamy z Dominikiem małą rozkminę, czy one są delikatnie jakby pozmieniane, żeby na przykład, wiesz, tam zasięg skoku albo coś takiego dopasować. Wydaje mi się, że nie, ale no nie pamiętam na tyle dobrze, a też nie chcę mi się z drugiej strony porównywać. Ale no masz nową postać
I jakby ta postać i różnica pomiędzy nimi jest tak duża, że to jest autentycznie zupełnie nowa gra, zupełnie za darmo dodana. Mega dobra, mega fajna, dużo trudniejsza niż ta podstawowa. Mm-hmm. I opowiadająca do tego zajebistą historię. Taką totalnie bajkową, bo to jest o tam szalonym alchemiku, który... Nie wiesz, nie masz te same poziomy, tylko postać jest zmieniona. Tak, i tylko jest zmieniona postać. Super, super, co? No, znaczy, no i oczywiście są nawet dialogi, nie? No jakby. Tak, no i historia pewnie też jest nowa. Tak, no i autentycznie jak to była gra dla mnie za pierwszy raz na 10 godzin, to teraz za darmo dostałem drugie 10 godzin zajebistej zręcznościówki, nie? W którą się gra zupełnie inaczej przy okazji, bo jakby się musisz... No, Shovel Knight, ten podstawowy, to była jednak typowa gra zręcznościowa, z niej, gdzie po prostu biegałeś, skakałeś i tak dalej. A tutaj, przez to, że on jest tym alchemikiem, on rzuca bombami, zamiast nawalać łopatą do przodu. Więc nie możesz zabić normalnie przeciwnika tak, że naskoczysz na niego albo go tam dziabniesz, nie? Tylko musisz go rzucić bombą i masz cały system skomplikowany konstruowania bomb. Na podstawie tam cztery cechy mają te twoje bomby? Czy trzy? I jeszcze każda ta cecha ma tam 6 czy 7 jakby... opcji, co nie do wyboru. I możesz skonstruować na podstawie tego swoją własną ulubioną bombę, co nie? Ale na przykład ona kiepsko działa na przeciwniku, którzy są wyżej, no bo tam spada, co nie? Albo wybucha przy dotyku. A każdorazowo, jak chcesz rzucić bombę, musisz ją zbudować? Nie. Budujesz, ustawiasz sobie i nimi rzucasz. Cały czas operujesz, dopóki sobie nie zmienisz i wtedy wiesz. Okay, i w każdym momencie gry możesz ją zmienić, nie? Trochę bardzo cool. Mega, tak, mega fajny system i no przede wszystkim strasznie to, mnie to robi, że to jest zupełnie za darmo, co nie? Mnie też to robi. Nawet mnie to robi. No jest to tak, jest to coś... Jest to coś, co robi wrażenie. Ta gra odniosła sukces, oni zrobili swoje. Mogliby spokojnie handlować tym i zarobiliby drugi, ale jakby, no nie wiem, no. To jest takie... To nawet nie jest dobre podejście, tylko to jest aż więcej niż dobre. No bo dobre podejście to było jakby to sprzedawali w uczciwej cenie. To jest uczciwy dodatek. Właśnie tak powinny wyglądać dodatki, co nie do gier. Mhm. A oni to, jako że dodają to za darmo, to jest w ogóle już jakby, tak wiesz, w stronę Matki Teresy, co nie? I to jest taka dobroć naddana. I bardzo polecam. I jest mega dobra fabuła. Znaczy, nie tyle fabuła, no bo tam fabuła sama w sobie polega na tym, że zbierasz esencję od pokonanych przeciwników. Ale masz tam swoją asystentkę w laboratorium alchemicznym. I autentycznie jest rozpisany pomiędzy nimi taki wątek romantyczno-taki przyjacielski, taka relacja, że na końcu to jak kurde, jak na filmie Disneya, tak sobie myślę, przyszedłeś, tak? Tak, okay. Przyszedłem. I to jest pierwsza gra w życiu, gdzie... która daje ci zajebistą możliwość tańczenia samemu ze sobą i autentycznie stałem i tańczyłem sam ze sobą. Jest więcej gier, które dają ci możliwość fajnego tańczenia. Tańczenie samemu ze sobą? Tak. Które na przykład? Na przykład Destiny. Możesz tańczyć sam ze sobą? A jak możesz tańczyć ze sobą? Wystarczy, no, piszesz tam, dance. W pewnym momencie jakby... wybierzesz emotę tak. Twoja, aha, no, to, no dobra, masz rację. Jest no, każde rzeczy. MMO ma, no, musi mieć tańczenie. Kurde, nawet w Don't Starve wprowadzi tańczenie, które nie jest najlepsze, ale stoisz przy ognisku cały a tutaj noc, jest, tutaj jest zajebiste to tańczenie. W pewnym momencie fabularnym jest coś takiego, że... Ryba tańczy, widziałam. Ten twój bohater, żeby zaimponować tej swojej dziewczynie, uczy się tańczyć. Właśnie dokładnie, ta ryba go uczy tańczyć. Ta, to nie jest w ogóle ryba, to jest pół jabłko, pół pstrąg. Tak. I inne ryby spadają, jabłka spadają. Tak, i po tym jak on cię nauczy tańczyć, możesz nacisnąć strzałkę w dół, która zasadniczo nie przydaje się do niczego poza tam szybszym spadaniem na przykład. Nie używasz tego prawie nigdy. I jak stoisz na twardym gruncie i naciskasz strzałkę w dół, to twoja postać zaczyna jakby ćwiczyć ten taniec, który przygotowuje dla tej swojej dziewczyny. Nie, ale co on tańczy? Takiego jakby walczyka, nie? Ale sam, sam ze sobą, no jakby udaje, tak, udaje, że ma partnerkę przy sobą. I autentycznie ze 3 razy, tak? Miałem coś takiego, że na przykład się wkurwiłem na coś albo coś, tak? Stawałem i co, potańczymy teraz. Mega, to jest urocze. I tak, jestem pod wrażeniem, jak dobrze jest też napisane to, że to ja jest śmieszne i zabawne. Bardzo cenić fakt, ja już o tym myślałam wielokrotnie. W prawie wszystkich grach, gdzie masz multiplayera, masz możliwość tańczenia, prędzej czy później. I to jest w ogóle super. To jest taka mała rzecz, którą generalnie każdy mógłby olać i tamten. No przecież w WoWie oni mają tam ileś rodzajów tańca rozpisane na tamten. I każdy mógłby to olać, to jest w ogóle niepotrzebne i wszyscy to robią. Wszyscy chcą tańczyć. Nikt nie tańczy tak naprawdę, wszyscy chcą tańczyć w grach. I wszyscy chcą tańczyć w grach, w których jest więcej osób, które chcą tańczyć. I jak to jest w ogóle super? Jakby zrobić w ogóle, bo w World of Warcraft czy w Hobbicie online? Masz system grania, który możesz rozpisać sobie, że możesz realnie sobie grać nutkami, wciskając poszczególne klawisze klawiatury, na przykład tam na liże i nawet tam koncerty robią na Whatnot. I gdyby zrobić coś takiego z tańczeniem, to ja sądzę, że byłyby turnieje tańca, rozumiesz, tam w WoWie na przykład, nie? I że to by realnie było coś do oglądania. Ludzie przychodzili patrzeć, jak inni ludzie tańczą, czy sobie radzą tam kurde z wciskaniem klawiszy w odpowiednim momencie, nie? Dziękuję.
Tak, i tyle mam do powiedzenia na temat Shovel Knight. Które było najlepszą platformówką 2014 i będzie teraz najlepszą platformówką 2015 roku. Ja no zobaczymy, że nie możemy temu zapobiec. To też będzie. No tam jest w ogóle 10 postaci, tak mniej więcej, tak mi się wydaje, że 10, no może trochę mniej. No ale jest kilka postaci ważnych, fabularnych, jakby tych przeciwników, bo to jest ogólnie przeciwnik Shovel Knighta z tego pierwszego, co nie? Ta ryba? Więc, tak. No to nie ta ryba, tylko ten alchemik. Aha, okay. I w ogóle też dosyć zabawne jest to, że twoja historia się dzieje równolegle z tą poprzednią grą, co nie? Więc jakiś czas widzisz, jak Shovel Knight tam gdzieś z tyłu biegnie. A to jest takie trochę albo go pokonujesz, co nie? I już widzisz, że go pokonałeś, a on na końcu staje i cię tą łopatą po łbie, co nie? I biegnie dalej. Okej, okay, ja bym chciała po pierwsze powiedzieć, bo mamy komentarz, ale czemu wy przestajecie pisać komentarze? Właśnie, tak. To jest już teraz, już tak low chyba nie byliśmy, jeżeli chodzi o ilość komentarzy pod odcinkiem. Fajnie, że komentujecie na Facebooku, skomentujcie odcinek. Ja je widzę, one mi się pojawiają w mailach. Mamy chyba 19 dzieje. Komentarzy pod poprzednim odcinkiem, pod moim artykułem i rysunkami są 3 komentarze. No a to już dzisiaj. I teraz jak to opublikuję, no ale to nadal, no. Jak opublikujemy ten odcinek, to spodziewamy się zera. Albo minusowej, gdzie sami będziemy musieli pisać. Zaczął znikać. No więc właśnie napiszcie nam coś. Proszę, no jeżeli tam jesteście. Też potrzebujemy walidacji. Tak. Napiszcie, że jesteśmy spoko. To może być miłe, co napiszecie. Może boty tylko puszczę nasze odcinki tam w pustym pokoju, to nie słychać. Ja, w każdym razie mamy taki jeden komentarz spod poprzedniego odcinka. Axylus. Nie wiem, to chyba C powinno być. To Z. W sensie tak się chyba powinien czytać. No w każdym razie jest pytanie. To jest łyżka. To jest słynna albo słynna łyżka. Okej. Okay. A jeżeli w dzisiejszych czasach istniałaby technologia umożliwiająca stworzenie systemu Skynet i ktoś zaczęłby zbierać na przykład na Kickstarterze pieniądze na jej stworzenie, nie ma żadnych przecinków, to jak myślicie, ile kasy by zebrał albo ile byłoby preorderów? Pamiętajcie, że żyjemy w czasach, kiedy to nieważne, czy się wali i pali, trzeba zrobić fotkę i wrzucić na FB, czyli Facebook. Dobra, i teraz tak, czy można złożyć preorder na Skynet? To raz, a dwa, Tomek twierdzi, że Skynet już istnieje. Ja uważam, że Skynet już istnieje, tylko że jeszcze nie zyskał świadomości, że jest nim Google i teraz tylko czekamy. Iga bardzo dowcipny ten wymyśliła sposób, w jaki on się obudzi, po prostu pewnego dnia wszyscy, którzy będą w tym momencie akurat patrzyli na Google, zobaczą, jak dwa osi otwierają w takie oczka. Ja mam takie złe się robią, tak bardzo, bardzo powoli. Tak. I to będzie ostatni widok w ich życiu. Tak. I dalej tylko za oknem takie rakiety startujące. Tak może być. Google, przecież trzeba być świadomy. Chociaż, ale w Google wpisuje tyle głupot, to nie może być mądry Skynet. Tylko właśnie jakby Skynet tam wziął, tam znaczy to... w sensie, miałby kontrolę nad ludzkością, ale byłby takim idiotą? To w ogóle nie, właśnie nie. To w ogóle, moim zdaniem, to jest jeszcze taki głęboki cyberpunk, można wejść, że Google już jest obudzony i on po prostu zbiera dane o ludziach i przekonuje się powoli, że ludzie to są złe i głupie jednostki, które są zainteresowane tylko przemocą seksualną i hejtami i kotami, i że trzeba je zniszczyć. Co nie, pewnego dnia po prostu się obudzi i powie, że nie zasłużyliście na to wszystko. Ja on po prostu zliczę, ile razy ludzie wpiszą pełny adres w pasek Google, zamiast wpisać go do góry i tak, że... Google wpisał już facebook.com i tak, what? Ja, myślę, że on się tym będzie żywił. Fuck. Ale nie, byłoby super słabo, jakby Google coś miało mi zrobić, bo tam ja tam wpisuję rzeczy. No. Ostatnio miałam bardzo grubą rozkminę. Wróciłam z psem i pies miał kleszcza. I zaczęłam się zastanawiać, bo te kleszcze bardzo rosną, jak się napiją, nie? No. Zaczęłam się zastanawiać, czy one mają coś w środku tam. W środku tego, oprócz tej nóżek i tam tej szczękaczki, którą tam się ten wbijają. I zaczęłam szukać anatomii kleszcza generalnie. I w końcu znalazłam, co prawda po angielsku trzeba było tego poszukać. I wy nie wiecie, ile kleszcze mają rzeczy w środku. To są super skomplikowane, małe organizmy po prostu. One mają jakieś flaczki, mają jakieś kiszki, to jest tak naprawdę tam cudowna rzecz. Cudowna rzecz kleszcz. Tak. Cud natury. A wy co uważacie o Skynecie? Bo ja bym chciał powiedzieć, że ten nasz wstęp a propos porno VR to też jest odpowiedź na komentarz użytkownika Morse, który nam rzucił ten filmik. Dlatego o tym rozmawialiśmy na początku. Ja na to czekam. Czy na ja też czekam. Bardziej czekam na porno VR niż na Skynet. Ja na Skynet to właściwie nie czekam, muszę wam powiedzieć. Ja nie czekam. Będę go ja trochę czekam. Widzę się jako Johna Connora na zgliszczach ludzkości. No, ja widzę siebie jako te zgliszcza generalnie. Praktycznie co myśl o jakiejkolwiek apokalipsie jakby powstała, to ja będę pierwszą osobą, która umrze. To nie jest fan. To jest fan, jak mogę sobie w to pograć, jakby poczytać. Ale ja nie jestem super fit, żeby przeżyć w jakimkolwiek tam środowisku takim dziwnym. Więc nie chcę. Ja też nie chcę.
Ja będę, kurde, kupką piachu po godzinie. Ja będę charyzmatycznym przywódcą ludzkości, po którego się będą cofali ludzie w czasie. Będę się po mnie chodzić. Tak. Będę się ma przyklejać do butów i wpadać wam do jedzenia, więc... No dobrze, to tyle od nas. Cześć.